Witam, witam w Hearts of Iron 4. Dzisiaj gramy jako Portugalia. Tylko ja bym chciał tutaj dojść, to znaczy dojść własne zasady. Cele wojenne. Ja bym chciał tutaj zagrać, pozwólcie, na dekolonizacji Afryki. Zapisz jako gotowy, wstecz. Powiem szczerze, to może być ciekawa gra. Jak się gra na takim czymś. Nie mówię, że to będzie bardzo ciekawe, ale może być ciekawe. Granie z czymś takim. No, może być. O nie, to też to potraciliśmy. A cokolwiek nam zostało. Okej. Mamy tutaj, więc to jest dobre miejsce dla desantu, ale my nie potrzebujemy czegoś takiego, bo będziemy tak się desantowali z Hosiny. Czyli będziemy tutaj na początku Maroka, to jest oczywiste. No bo co będziemy robić z tą Portugalią? Otóż ja chciałbym z tą Portugalią. Oczywiście na początek to jest typowo. Rozwinąć pod tym względem. Portugalia jest strasznie biednym krajem. Ale powinno wystarczyć na tyle, żebyśmy mogli cokolwiek zrobić. Więc zapraszam. Przyspieszamy grę i lecimy. Braki w zasobach. Brakuje wyposażenia. Mamy 17 fabryk. Dlaczego? Bo Portugalia ma dosyć ciekawe drzewko tutaj, piąte imperium, które może zbudować naprawdę ciekawe imperium, ale nie do końca może, nie może. Szynie frontu zmienić. O nie. To jest tak głupie. Nie mam pojęcia, kto normalny w Anglii pójdzie na coś takiego. Kto normalny grając z Anglią, nie wiem, na multiplayerze chociażby chciałby pójść coś takiego. Przecież to jest katastrofa. Chociaż no z drugiej strony milion ludzi, milion manpowera. Tutaj też mi tutaj 1,5 miliona, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a nie, 100 tysięcy. Raz, dwa, 4, 5, ok. Sterujcie z koloniami. Wycofujemy się ze spornych terytoriów. Matko. Irlandia Północna, Gibraltar. Naprawdę? Państwo chińskie, Hongkong, Jemen, Argentyna. Matko, jakie to jest głupie pod względem tego. No dobra, tutaj już poszliśmy. W Europie bez zmian, tutaj nic nie zrobimy, no chyba żebyśmy poszli w to, ale to nie jest mi specjalnie korzystne dla mnie, więc lecimy w to. O nie, szaleli. No mniej więcej miałbym podobną reakcję. Mamy jakieś tam. Za niedługo ruszymy na tą część. Oni nie mają absolutnie na razie nic. Nawet jednej dywizji, więc jak będziemy mogli, to się zdesantujemy. Częściowy pobór. Nie, tutaj trzeba pójść od razu. Zrealizowano. Czekajcie. Czy gdzieś mamy jakiegoś od. Szybkość rozwoju, tempo budowy fabryk cywilnych. Czy gdzieś mamy jakiegoś człowieka od narodowy? Być może będziemy go mieli, ale na razie nie mamy. Patrzę tutaj. Morale. Stara gwiazda. O! Bierzemy go, bo jest bardzo dobry. Na początku siła polityczna jest dla nas najważniejsza. Nie mamy jej zbyt wiele, a trzeba będzie ją bardzo dużo i logistycznie wykorzystać. A Portugalia jest strasznie słabym państwem.
Ale jak już się osiągnie jakiś dobry poziom, to można naprawdę coś tutaj zdziałać. Na początku trzeba niestety inwestować w to i tak dalej. Limit wydajności produkcji. To musimy iść na pewno. Ja bym jeszcze poszedł w to. Za chwilę rozpocznie się w Hiszpanii. Oho, dobra, to już widzimy, w co pójdą. Koncentracja czy rozproszenie? Szczerze nie wiem, co jest lepsze dla mnie. Koncentrację dajmy. Rozproszenie w Portugalii byłoby głupie po prostu. Co my tu mamy? Ty, a ja nie mogę teraz dostać tych celi, nie? Możemy na przykład dostać to. Ale tutaj nie możemy dostać. Więc trzeba będzie z powrotem odbić tamtą część. No to dosyć mocne, bo Afryka niby ma jakieś surowce, ale nie ma ich zbyt dużo. Tutaj jest sporo, więc to jest dosyć dobry cel. I ta część jest dobra. Ale to tylko tyle. Oni wszyscy wiadomo, w co pójdą, nie? No ale oni nie będą mieli żadnej armii. To jakieś dwójki. Coś tam próbują, ale wiadomo. Już najbardziej jakieś szanse to ma Etiopia. Umowa handlowa. Bo on, prawo gospodarczego, chętny współpracownik. No dobra, to już ma jakiś sens. Anglia już takim mocarstwem nie jest, ale mimo wszystko dalej by była, nawet bez Afryki, dosyć silna. No, kontrolując Indię, Australię, Kanadę, można było kontrolować. No, pół świata. Dobra. Co my tutaj mamy? Możemy pójść w to. Przy okazji dostajemy drugie drzewko, co jest w sumie ciekawe. Robotnicy, Iberyjski Związek. To się więcej nie powtórzy. Bo został stłumiony. A przynajmniej tyle. Trzeba jak najszybciej iść w tą stronę. Przynajmniej dostaliśmy trzecie ten, więc to trzy już to nie jest na takim najgorszym poziomie. Właściwie tutaj można w Portugalii mieć więcej niż trzy? Tak, można. Można. Tak sobie patrzę, jak to wygląda. Finalizacja przemysłu uzyskała już przemysłu. Ja. Dzienny przyrost siły. Odporność, koszt doradców politycznych. No dobra, to jest jako tako. No to nie ma wyboru. Okej, możemy pójść tu, możemy pójść tu. Albo tutaj możemy pójść w. Jedno z pewniejszych musi być faktem. Istnieje, 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 istnieje. Która, okej. Woli się, bo matko. Mają wydarzenie portugalskie, tu. Komunistycznie otrzymałem wydarzenie. Okej, to jest w sumie ciekawe. Doniesienie o manewrach obcych, okej. Rzek obywateli, dobra, działać, okej. To w sumie ciekawe. Ochrona wolnego świata. Może tworzyć akcję. Szczyt iberyjski. Dzielmy się. Ciekawa sprawa. O nie. Czekajcie, zapomniałem o tym. W fakcie. Ale za chwilę powinniśmy to nadrobić i nie będzie aż. Chyba jednak mi się nie udało, ale nie jestem pewien teraz.
No i nie mamy ludzi. Szybkość rozwoju. Dobra, mamy teraz już coś takiego. No, to tak. Takiego wyniku też nie widziałem. Kto ma tutaj przewagę? Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Tak to patrząc na to, wygląda, że oni... No, dostali dosyć spore wsparcie. Zbieczenie rady. Nie, zakończyła się. Zderzenie, które uniemożliwiło ten cel, zakończyło się. Okej. Marynarka, lotnictwo, garnizony. W sumie to dosyć sporo. Zawodowa armia. Właściwe zasoby z ludzkie zmodyfikowane już do 75%. Patrzmy, jak to tu wygląda. O, mają, ci mają znacznie więcej ludności. Ostwana, Angola. O, tutaj bardzo dużo. No nic, misja obserwacyjna, czy od razu to więcej niż o... Ile? 80 tysięcy? Rozumiem z monarchistami. Tego nigdy nie robiłem. Smutna duma. Lepiej pójść w to. Kurde, dostajemy dwóch bardzo mocnych tutaj. Przy tym celu. Dlatego trzeba będzie na to bardzo, bardzo, bardzo się skupić. Lepsza jest stabilizacja na początek, dopiero później przechodzenie na tamto. Tak z doświadczenia powiem. Teraz na chwilę muszę sprawdzić, ile już nagrywamy. Ok, jeszcze spokojnie. Możemy sobie na to pozwolić. No, wygląda to dosyć ciekawie. O! No dobra, tutaj wygląda na dosyć historyczną część. No tutaj też to nie wygląda specjalnie różnie. Samorządność dla Ameryk. Wojna, która... Nie dziwię się. Dobra. No bo tutaj dostaniemy nie dość, że przyrost siły, no to nie, no to nie można tego wybrać po prostu. Nie można tego nie wybrać. A, to rośnie samo. To tego nie wiedziałem. Serio? Tego nie wiedziałem. No, już wiemy, w co iść, no. Chcę pobudować infrastruktury. No, ale co z tego, jeżeli my nie mamy fabryk cywilnych? Gdybyśmy je mieli, to może. Coś by z tego wyszło, tak? Bez swojej pomocy. Nie, to jest słabe dla nas, co mi się nam do niczego nie przyda. Z doświadczenia wiem. Co my tutaj mamy? Tutaj nic ciekawego. No chyba zobaczmy jakieś inne cele może. Ho!
A jednak chyba nagle role się odwrócą i ci zaczną wygrywać tym razem. No dobra, to będzie ciekawe. Mamy już połowę, ale dalej, no jeszcze trochę nam brakuje do tego. No, może być ciekawie. Hiszpanii. Tutaj jak sobie rodzi Europa. Organizacja. Kapitał zagraniczny. Inwestycje. Które oficerowie. Junta. Jacie. Tutaj też. W ogóle ciekawe mi, jak to faktycznie tutaj było. Swobodne wydobywania. Za umieszczenie ustronnych opłaconych było jednak niż kraje takiego USA, a do tego będzie zewnętrzną kontrolą. Ok. To jest dosyć ważny cel, więc też go zrobię. O, już prawie mam normalny poziom. Już prawie. Ekspert. No to jest w sumie nie takie głupie, żeby w to pójść. Tempo budowy, no to też nie jest złe. No on jest całkowicie dobry. Państwo indyjskie jeszcze nie są gotowi. Słucham. W sumie tutaj też może moglibyśmy sobie na spokojnie zrobić. Powrót skręcony. Karlikowski. O, to teraz dla odmiany w tym nich. Jeszcze to jest tak pokręcone ta Hiszpania. No, w sumie czemu nie? No dobra, dziękuję Wam za oglądanie pierwszego odcinka. Widzimy się w następnych. Do zobaczenia, dzięki, cześć.